Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Spóźnię się. Jak kocha, to poczeka. A nie wiem, czy kocha i dlatego wolę być punktualny. Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc? Nie poradzę sobie sama z wózkiem i z dziećmi. Oczywiście, proszę bardzo. Bardzo panu dziękuję. Nie ma za co, przecież to drobiazg. To jego ulubiona zabawka. Czy mógłby pan podnieść? No nie taka nagroda za uprzejmość. Spóźnię się. Niech się pan nie martwi. Nie będzie ta, to będzie inna. A dziękuję panu bardzo za rady. A czy mogę mieć do pana prośbę? Tak. Jaką? Czy mógłby pan zatrzymać uwagi dla siebie? Przepraszam bardzo. Chciałem tylko pana pocieszyć. Serdecznie dziękuję. O, jest mój autobus. Szybciej, szybciej. Jeszcze jeden przystanek. Spóźni się tylko 5 minut. Młody człowieku! Tak, do ciebie mówię. Czy mogę cię prosić o pomoc? Słucham, w czym mogę pomóc? Czy mógłbyś mi skasować bilet? Oczywiście. Dziękuję ci bardzo. O, wszystko się rozsypało. Czy możesz mi pomóc? Oczywiście, już to robię. To był mój przystanek. To przeze mnie. Wybacz, że cię zajęłam. Nic się nie stało, proszę pani. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Uważaj! Musisz iść uważniej. Proszę pana, proszę mi pomóc. Bardzo się śpieszę. Ale ja się zgubiłem. Nie wiem, gdzie jest moja mama. A na pewno zaraz cię znajdzie. Niech pan znajdzie moją mamę. No dobrze, pomogę ci. Mata i tak na pewno już sobie poszła. Mama też poszła do sklepu i potem się zgubiłem. Mama poszła po zakupy. Pomogę ci, ale najpierw ty musisz mi pomóc. Co poszła kupować mama? Buty. Piotruś! Piotruś! To pani synek? Tak, Piotruś, gdzie ty byłeś? Daleko, pan mi pomógł się znaleźć. Bardzo panu dziękuję, naprawdę jestem panu bardzo wdzięczna. Tak się denerwowałam. Nie ma sprawy, mam dziś dzień dobrych uczynków. Mam nadzieję, że Marta to zrozumie. Ale ja nie rozumiem. Nic nie szkodzi, proszę pani. Tak, nie ma jej. Nic dziwnego, spóźniłem się 20 minut.
Marek! Przepraszam za spóźnienie. Jak to dobrze, że tak długo na mnie czekałeś. Bardzo przepraszam, ale uciekł mi autobus. Potem jakaś pani prosiła mnie, abym pomogła wnieść wózek do autobusu. I autobus odjechał beze mnie. Dlaczego się śmiejesz? Czy szukałaś mamy małego zapłakanego chłopczyka? Nie chłopczyka, dziewczynki. Ale skąd o tym wiesz? Bądź tak dobry i powiedz mi, o co chodzi. Oboje mieliśmy drogę z przeszkodami. Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc? Nie poradzę sobie sama z wózkiem i dziećmi. Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc? Nie poradzę sobie sama z wózkiem i dziećmi. Oczywiście, proszę bardzo. Oczywiście, proszę bardzo. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Nie ma za co. To drobiazg. Nie ma za co. To drobiazg. Bardzo panu dziękuję za rady, ale czy mogę mieć do pana prośbę? Bardzo panu dziękuję za rady, ale czy mogę mieć do pana prośbę? Tak. Jaką? Tak. Jaką? Czy mógłby pan zatrzymać uwagi dla siebie? Czy mógłby pan zatrzymać uwagi dla siebie? Proszę bardzo. Chciałem tylko pana pocieszyć. Proszę bardzo. Chciałem tylko pana pocieszyć. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Czy mogę prosić cię o pomoc? Czy mogę prosić cię o pomoc? Słucham, w czym mogę pomóc? Słucham, w czym mogę pomóc? Czy mógłbyś mi skasować bilet? Czy mógłbyś mi skasować bilet? Oczywiście. Oczywiście. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. To przeze mnie. Wybacz, że cię zajęłam. Nic się nie stało, proszę pani. Nic się nie stało, proszę pani. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę pana, proszę mi pomóc. Proszę pana, proszę mi pomóc.
Bardzo się śpieszę. Bardzo się śpieszę. Bardzo panu dziękuję. Naprawdę jestem panu bardzo wdzięczna. Tak się denerwowałam. Bardzo panu dziękuję. Naprawdę jestem panu bardzo wdzięczna. Tak się denerwowałam. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Skończyłem na dzisiaj. Muszę się śpieszyć. Jestem umówiony z żoną. Obiad w restauracji? Kino? A może romantyczny spacer nad Wisłą? Nic z tego. Sprzątanie mieszkania. Rozumiem. Przygotowania do ślubu. Obiad na 42 osoby. A gdzie moja teczka? Może obok biurka. Nie ma jej. Czy mogłabyś mi pomóc jej szukać? Naprawdę, bardzo się śpieszę. Oczywiście pomogę ci. To twoja teczka? Tak, moja. Naprawdę, bardzo dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy, zawsze do usług. Jeśli znowu coś zgubisz. Nie powiesz, że zgubiłeś? Moje kluczyki od samochodu. Nie mam kluczyków. Błagam cię, pomóż mi ich szukać. Jasne, już szukam. A może zostawiłeś je w samochodzie? Nie, niemożliwe. Nigdy tego nie robię. Kiedyś jest pierwszy raz. Pójdę sprawdzić, czy nie ma ich w stacyjce lub w drzwiach. Jesteś wspaniała. Dziękuję ci. Ja tymczasem poszukam ich tutaj. Znalazłam. Serdeczne dzięki. Gdzie były? Oczywiście, w drzwiach samochodu. Masz szczęście, że nikt nimi nie odjechał. Mam szczęście, że mam taką koleżankę. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma sprawy. Zapomniałem płaszcza. Dobrze, że go nie zgubiłeś. Akurat dziś musiał się zepsuć. Kłopoty z samochodem? Właśnie. Akurat bardzo się śpieszy. Zawsze tak jest. Może panu pomóc. A potrafi pan? Ja nie mam pojęcia o reperowaniu samochodu. Spróbuję. Niech pan zapali silnik. Nie chcę zapalić. Potrzebne są narzędzia. Nie wiem, jak panu dziękować. Nie ma za co, to prosta sprawa. Teraz ruszy. Bardzo panu dziękuję. Szerokiej drogi. Potrzebuję pomocy. W czym mogę pani pomóc? Zupełnie nie wiem, jak to się robi. Czy może mi pan pomóc? No cóż, pięknym kobietom należy pomagać. Zaraz zmienię koło. Pomogę panu, jeśli powie mi pan, co mam robić. Poradzę sobie sam. Dziękuję. Proszę tylko dać narzędzia. Jakie narzędzia? Ale ja przecież chcę panu pomóc. Tak, tak.
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz chciałam panu podziękować. Nie ma za co, to po prostu drobiazg. Ale się pan ubrudził. Nic nie szkodzi. Zaraz będę w domu i umyję ręce. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Czy byłby pan tak dobry i popchnął mój samochód? Proszę bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Gdzie moja teczka? Gdzie moja teczka? Może obok biurka? Może obok biurka? Nie ma jej. Czy mogłabyś pomóc jej szukać? Naprawdę, bardzo się śpieszę. Nie ma jej. Czy mogłabyś pomóc jej szukać? Naprawdę, bardzo się śpieszę. Oczywiście pomogę ci. Oczywiście, pomogę ci. To twoja teczka? To twoja teczka? Tak, moja. Dziękuję bardzo za pomoc. Tak, moja. Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma sprawy. Zawsze do usług. Nie ma sprawy. Zawsze do usług. Znalazłam. Znalazłam. Serdeczne dzięki. Gdzie były? Serdeczne dzięki. Gdzie były? Oczywiście w drzwiach samochodu. Masz szczęście, że nikt nim nie odjechał. Oczywiście w drzwiach samochodu. Masz szczęście, że nikt nim nie odjechał. Mam szczęście, że mam taką koleżankę. Jeszcze raz dziękuję. Mam szczęście, że mam taką koleżankę. Jeszcze raz dziękuję. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Nie wiem, jak panu dziękować. Nie wiem, jak panu dziękować. Nie ma za co. To prosta sprawa. Teraz ruszy. Nie ma za co. To prosta sprawa. Teraz ruszy. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Drobiazg.
drobiazg. Dzień dobry. Mam wielki kłopot. Potrzebuję pomocy. Dzień dobry. Mam wielki kłopot. Potrzebuję pomocy. W czym mogę pani pomóc? W czym mogę pani pomóc? Jeszcze raz chciałam panu podziękować. Jeszcze raz chciałam panu podziękować. Nie ma za co. To po prostu drobiazg. Nie ma za co. To po prostu drobiazg. Ale pan się ubrudził. Ale pan się ubrudził. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Pani pomóc. Dziękuję bardzo, ale nie potrzebuję pomocy. Pozwoli pani, że ją przeprowadzę na drugą stronę ulicy. Och nie, nie rób sobie kłopotu. To żaden kłopot, proszę pani. Zdobywam odznakę i muszę pomagać ludziom, kiedy tego potrzebują. Przeprowadzę panią. Ale... Dziękuję ci bardzo, ale... Nie ma za co, to był mój obowiązek. Ale ja mieszkam po tamtej stronie ulicy. Muszę więc pani pomóc. Przeprowadzę panią na drugą stronę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Harcerze zawsze pomagają ludziom. Chętnie panu pomogę. Tak? W takim razie podlej ten trawnik. Bardzo chętnie. Bardzo przepraszam. Bardzo dziękuję za taką pomoc. Cały jestem mokry. Ale ja miałam dobre chęci. Lepiej sam to zrobię. Dobrze, że już jesteś. Wyrzuć śmieci. Jestem bardzo zmęczona. Cały dzień pomagałam ludziom. W takim razie teraz pomożesz własnej mamie. No dobrze, już idę. Bardzo dziękuję. Później pójdziesz do sklepu po chleb. O nie. O tak. Pomaganie ludziom to bardzo męczące zajęcie. Chciałam pani pomóc. Chciałam pani pomóc. Dziękuję bardzo, ale nie potrzebuję pomocy. Dziękuję bardzo, ale nie potrzebuję pomocy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co, to był mój obowiązek. Nie ma za co, to był mój obowiązek. Chętnie panu pomogę. Chętnie panu pomogę. Tak?
takim razie podlej ten trawnik. Tak? W takim razie podlej ten trawnik. To bardzo miło z twojej strony, ale te siatki są bardzo ciężkie. Nie szkodzi, właśnie dlatego pomogę je nieść. Jesteś bardzo grzecznym chłopcem. Dzisiaj dzieci rzadko pomagają starszym. Moja mama mówi, że trzeba pomagać i wezmę te siatki. Bardzo dziękuję. Czy możesz trzymać ją uważnie? Tam jest butelka soku. Oczywiście, nie ma sprawy. Będę bardzo uważał. Zanieś torby do windy. Później poradzę sobie sama. Nie ma mowy. Odniosę torby do pani domu. Nie wiem, jak ci dziękować, Maćku. Bardzo mi pomogłeś. To drobiazg. Pani pomaga mi dobrze mówić, a ja pani pomogę przynieść zakup. Raz jeszcze dziękuję. Nie ma za co. I do widzenia. Do widzenia. Trzeba pomagać innym. Moja mama mówi, że trzeba pomagać innym. Mogę pani pomóc. W czym mogę pani pomóc? Czy mogłabyś mi pomóc? Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Nie ma za co. To drobiazg. Trzeba pomagać innym. Moja mama mówi, że trzeba pomagać innym. Mogę pani pomóc. W czym mogę pani pomóc? Czy mogłabyś mi pomóc? Dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Nie ma za co. To drobiazg. Ale ja się zgubiłem! Nie wiem, gdzie jest moja mama! Przepraszam pana. Jestem w kłopocie. Właśnie przed chwilą zgubiłam ciocię. Biedna staruszka zginęła w tłumie. Bardzo się martwię. Pan mnie rozumie? Biedaczka wcale nie zna Warszawy. Pan mi pomoże? Ach, nie ma sprawy. Pani wygląda tak sympatycznie. Chętnie pomogę. Dziękuję ślicznie. Proszę się nie bać. Znajdzie się zguba. Jaka jest ciocia? Chuda czy... Gruba. Czy to ta pani w płaszczu zielonym, co się rozgląda strony? Tak, tak, to ona! Bardzo się cieszę. Chyba już pójdę. Trochę się spieszę. Sama już nie wiem, jak mam dziękować. Mogłaby pani mnie pocałować?
Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.